Małgorzata Borysewicz dała się poznać w czwartej odsłonie programu Rolnik Szuka Żony. W randkowym show poznała Pawła, z którym od razu znalazła wspólny język. Po zakończeniu produkcji para kontynuowała relację. Obecnie zakochani tworzą szczęśliwą rodzinę. Doczekali się dwójki dzieci, Rysia i Blanki. Rolniczka aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje swoją codzienność. Na profilu na Instagramie śledzi ją ponad 200 tysięcy użytkowników. Ostatnio pochwaliła się pewną zmianą. Rolnik szuka żony. Małgorzata Borysewicz w wyjątkowej fryzurze. Postawiła na coś nowego. Małgorzata Borysewicz z programu Rolnik szuka żony niedawno opublikowała post w sieci. Kilka fotografii przedstawiało rolniczkę tuż po metamorfozie. Okazało się, że kobieta znacznie skróciła swoje włosy. Została jednak przy blondzie. Jak sama przyznała, starała się zapuszczać włosy. Wygoda jednak wzięła górę. Zapuszczam już drugi rok i w dalszym ciągu się rozmyślam. Krótka fryzurka ma swoje plusy, prostota w stylizacji i wygoda, przy mojej gęstości naprawdę o to trudno. Kolor ten sam, napisała na Instagramie. Co na to fani? Trochę poszalałaś, tak krótkich jeszcze nie miałaś. Bardzo ładnie, pięknie wyglądasz, pięknie w takim cięciu, czytamy. Zgadzacie się? Zdjęcia Małgorzaty Borysewicz po metamorfozie znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Rolnik szuka żony. Małgorzata Borysewicz o swoich problemach ze zdrowiem. Co jej dolega? Małgorzata Borysewicz niedawno zamieściła niepokojący materiał. Kobieta nagrała relację do mediów społecznościowych podczas picia porannej herbaty. Wówczas przekazała, że nie czuje się zbyt dobrze. Na chorobę narzekała również jej rodzina. Fani byli zmartwieni. Naprawdę miło się czyta takie wiadomości. Co nam jest? Nie wiem, nie robiliśmy sobie jeszcze testów, być może dzisiaj zrobimy. Coś się do nas przyplątało, chyba, wczoraj miałam taki kryzys, że po prostu spać nie możemy i wszystko nas boli. Katar i kaszel, u dzieci to w ogóle nie pytajcie, jakieś tam rewolucje i temperatura wracająca. Tak jest praktycznie od 4 dni. Brak totalny mocy, zdradziła Borysiewicz na Instagramie.